Słuchajcie, gościu jest niebezpieczny, ten co tutaj robił tą elektrykę, więc sprawa wygląda tak. Ten kabel jest od światła, tutaj, idzie do światła. Po drodze tu był podłączony jeszcze ekstraktor. To w ogóle jest cud techniki, na takiej kosteczce zawiniętej, wiecie, izolacją. Tu podłączył sobie jeszcze drugi kabel, więc zaraz dojdę, co on tutaj teraz stworzył. Następny pewnie jakiś super taki junction box. Ten kabel schodził sobie do samego dołu i zasilał ze światła gniazdko. Z gniazdka zrobił sobie znowu junction box, użył tego białego kabla, już nawet nie podłączył uziemienia, tylko obciął, jak widzicie. I on sobie zasuwał do pstryczka. Od pstryczka zrobił sobie junction box na pstryczku, zasilał shaver socket. I też rozdzielał, wiadomo, światło tutaj naścienne. Nie wiem, ale powiem wam szczerze, przerażony jestem tym i to trzeba na pewno zdemontować. Więc trzeba zrobić tą instalację tak jak trzeba, tak jak powinno być, bo grozi to pożarem na tą chwilę. To wszystko, co tutaj jest, to jest wszystko junction stworzony na pstryczku. Bardzo niebezpieczne miejsce tak naprawdę. Blisko prysznica, blisko waste'a, gdzie jest narażone na jakąkolwiek, wiecie, wilgoć i wodę. Do tego wszystkiego w puszkach ani ogumień, co nie, tutaj, jak widzicie, brakuje. Uziemienie jest bez izolacji w ogóle, czyli jest gołe. Koleś kompletnie nie miał pojęcia, co robił, słuchajcie. Także nic, muszę to ogarnąć. Muszę to naprawić, czyli cała ta elektryka, która tu została zrobiona, musi być zrobiona jeszcze raz.